Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk, jest tu Damian, jest Piotrek, siema. Siema Piotrek, siema. Siema Piotrek. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja najpierw wam się pochwalę ogólnie, bo czemu by nie. Słuchajcie, dzisiaj gwoździem biłem dziurkę w pasku. Tylko nie tą dziurkę od tej drugiej strony, co się człowiek baleroni, tylko tą od tej, co się chudzi. Wiecie o co chodzi, to się wychudziłem trochę. Ale nie będę jeszcze nowego paska kupował, bo tak stwierdziłem, a efekt jojo mnie dopadnie, to pieniędzy zaoszczędzę. Może nie dopadnie, no cholera wie. Na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. A ogólnie to już jest po upałowym sezonie, trochę nam się ochłodziło. No i dzięki temu robimy promocję na bluzy antykomarowe, minus 10%, moi drodzy. Jeszcze nam troszeczkę po sezonie ich trochę zostało, więc sobie popatrzcie, co tam jest, co możecie sobie dobrać. Będziecie mieli na przyszły sezon i kupione taniej. A my już idziemy na zobaczyć alejkę płaczu, na której zawsze brakuje, ale nie dzisiaj akurat, bo dzisiaj nie brakuje. Dzień dobry Marcinku. Dzień dobry. Jak nie brakuje, jak jeszcze kilku kolorów nie ma? No dobra, myślę, to że niedługo dojadę. Zaczniemy od tej dziury. Krzysiu, co to jest za dziura? Czy jakich kolorów tu zabrakło? Ale tu już nie będę taki wredny. Cofniemy się. Zobaczcie, piękna dostawa od MR Bytesa. Gum Enemy nam tutaj naprawdę, naprawdę obrodziło i trzynastek, i dziesiątek, i pięćdziesiątek, piątek. Ale do tego robactwo też dojechało. Zobaczcie, ile jest robactwa. Są uzupełnione wszelkiej maści kurwinki. Tu mamy Enemy 35. Jest i narybek 8-centymetrowy. No ogólnie, no kurczę, no Krzysiu, powiem ci, że szacun pełen, szacun. Co tam? A pokazałeś te nowe? A jakie nowe są? Co jest nowego? Czyli pokazywaliśmy już je. Nie. Dziesiątki. Jakie? No imitacja na rybku. A, bo one były chyba w trzech kolorach do tej pory. Tak, to słuchajcie, to ja was przepraszam. Imitacja na rybku. Do tej pory to sobie tutaj zmienimy, była w trzech kolorach, a teraz mamy w takich kolorach jak pozostałe. Jak pozostałe, jak Enemy, jak jak 80, jak to jakie tu są 2,5 cm. A, bo tu jeszcze jest tak, 2,5 ten najmniejszy rozmiar. Kurwinki troszkę większe kurwinki. Czyli to są takie słuchajcie, to są takie kurwinki Max ogólnie, tak że się wyrażę. Bo można by jeszcze o nich inaczej powiedzieć, ale to nie wiem, czy to YouTube by... No, sami wiecie, o co chodzi ogólnie. Tak więc tak to się pięknie, moi drodzy, prezentuje. A ja wam jeszcze tylko dodam, że ogólnie to gumy MR Bytesa. Jeśli na przykład byście nie lubicie zamówień przez internet, a do zadziora macie daleko, to już niedługo, bo to wiecie, czas leci bardzo szybko, już niedługo. Będziecie mogli sobie dotknąć osobiście i palcem pomacać i obejrzeć na targach w Kielcach, moi drodzy. Targi w Kielcach, połowa listopada. No, będę tam was, pewnie więcej informacji będę dawał, to zobaczycie. Pamiętasz, którego są targi w Kielcach? Nie, ja dopiero się dowiedziałem, że są w Kielcach targi. No w zeszłym roku były. Znaczy ja to wiem tylko o Evolution i o Rybomanii. O Rybomanii. A taki jesteś niedoinformowany. Są jeszcze targi. Targi. Za mało rozpromowane są, także. Tak, w zeszłym roku nie były bardzo promowane, ale mimo tego, że nie były bardzo promowane, to uważam, że jak na pierwszy raz to były całkiem fajne i udane targi. Było całkiem sporo ludzi i było całkiem sporo różnych. To jest PZW? Coś tam? Co? Tak, w zeszłym roku to były targi PZW, ale w tym roku to już takie są po prostu targi kieleckie, wędkarskie. O. A tak, dużo znajomych i no, całkiem ciekawie było. Lubię czasami wpaść na targi. O, tak. Nie, to nie ma nic do pomijania. Dobra, co jeszcze, o czym ja jeszcze chciałem? A, no tak, no bo... Zrobiłem pierwszą rybę na wędkę hajsa. Co ty gadasz? No. Tak? Tak. A widziałeś komentarze pod tym filmem na moim kanale o tej wędce i o twoim kanale na YouTubie? No coś tam widziałem. Abyś nie otwierał, bo będziesz wykorzystywany przez grubego i w ogóle tam, co ja tam się naczytałem. Ludzie, co to ci ludzie... To jest mojego dobra. To, słuchaj, co ty z tym Marcin zrobisz, to jest twoja sprawa ogólnie. Ale co ludzie mają w głowach, co tam wypisywali osobiście w tych komentarzach niektórzy? TikToka? TikToka? Tak.
bo łatwiej robić i szybciej, tak, co nie? Tak, dokładnie. Nie no to... muszę tyle się produkować filmów po 10 minut. Szybka bach relacja, krótko, no to odpalaj, zwięźlej na temat. Tiki-tonga odpalaj. Odpalaj Tiki-tonga, a jak już jesteśmy przy wędkach hype'a, to już mi ktoś tam pisał w komentarzach, że o, ale jak to, Sebek, bo przecież parzonkwią ty łowisz, a nie... A co ty, gdzie parzonkwia? No to parzonkwia, ja, słuchajcie, ja parzonkwi całym sercem jestem jak zawsze oddany, ale no czasami tak jest, że przychodzą jakieś inne wędki i sobie łowię innymi wędkami. Ja to dive, a to jakimiś wędkami Lucky Johna, a to teraz łowiłem hype'em. No oczywiście parzonkwia tam jest zawsze w zanadrzu. To tak naprawdę, no jakbym miał do wyboru, to zawsze wybór padnie jednak na parzonkwie, prawda? A przy okazji parzonkwie są. Są. Coś tu, co ja zrobiłem? A, wędkami rzucam. Pięknie. Pięknie, Sebek. A czym ja tak pięknie rzucam? Poważ. Wędko Lucky Johna, nieładnie, nieładnie, gruby, opanuj się. Tak więc parzonkwie są, a szytówki jeszcze są do parzonkwi? Są jeszcze? To jakaś końcówka chyba. Końcówka? Mhm. A to weź, zerknij. A teraz na jesień się przydadzą. Słuchajcie, jeszcze są szytówki do parzonkwi, ale oczywiście jakbyście wykupili, to domówimy. A czy się przydadzą? Faktycznie, przydadzą się. Promocji? Na co? Na bluzy. No? A, myślałem, tak. Że zapomniałem. No, no możemy jeszcze pokazać, jakie są kolory, oczywiście. A ja tylko wam, bo tu jeszcze je tak. Bo my zawsze tak jak nagrywamy, to później na koniec okazuje się, że zapomnieliśmy no o czymś powiedzieć. Jutro tak, można wygrać. Wolałem przypomnieć. No to tylko tak szybko pokażemy, jakie są kolory. To może już tak bez większych ceregieli. Trawa, zielony. Tak. Czerwona. Czyli teraz Polska, moro, moja ulubiona, czarna i niebieska. I niebieska. Czyli klasyka nasza. Nie, błękitna. Błękitna, tak. Czyli nasza zadziorowa klasyka, minus 10%. No, a że już mamy tematy upałów za nami, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo niektórzy może śpią po nocach, to zwróćcie uwagę, jakie są już wahnięcia temperatur. Dzisiaj w nocy u nas w Warszawie było minus. Jak minus? Przepraszam, 10 stopni, nie, to chyba mi poniosło, 10 stopni, w ciągu dnia ponad 20 i to jest bardzo odczuwalne i z tego co słyszałem, nie powiem wam gdzie, palcem na mapie nie pokażę, ale biorą sandacze, moi drodzy, biorą sandacze, więc bądźcie... I nie tylko sandacze. Nie tylko, sumy też biorą, to ja wam tego nie mówiłem, ale biorą, ogólnie bierze ryba, więc bądźcie... Bądźcie czujni, że tak się wyrażę, i szorujcie na ryby. No i co, to chyba tak krótko tematycznie. Coś Marcin chcesz dodać? Ja chyba wszystko. Kiedy tego TikToka założysz? Jak będę miał chęć. To ja wiem. Ale ja widziałem na filmie no. U Seby w komentarzach, że było bardzo dużo komentarzy, żeby założył kanał. Może coś z TikTokiem? Marcin. Jeszcze przemyślę to. Uważaj, nie daj się wpuścić w kanał. Przemyśl to jeszcze. A oczywiście żartuję. No i moi drodzy. Spróbować zawsze można. Spróbować zawsze można. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.